Dzień dobry, siemacie ludzie, Emil z tej strony, witajcie na moim kanale. Po stronie prawej jest Elazer, po stronie lewej jest Utermal, ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie, aby subskrybować kanał na YouTubie i nacisnąć durny dzwoneczek i bla 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 i te głupoty jak dalej i tak dalej. Ale trzeba gadać, trzeba, niestety trzeba gadać, posprawdzaliśmy, jak się nie gada, to suby nie lecą w górę. Dobra. Jest ładnie, jest fajnie, jest dobrze. Mana jest w półfinale, Mana będzie grał na Niba. Jeżeli teraz Elazer wygra, to oznacza, że do końca dzisiejszego dnia będziemy oglądali już Polaków. Chociażby nie wiem, co się działo, bo to jest pierwszy półfinał. Tak? Pierwszy półfinał? Pierwszy półfinał, dobrze mówię. Dokładnie. No cóż. Co ja wam mogę powiedzieć na temat tego spotkania? Na temat samego turnieju. Organizowany jest przez Rosjan, których pewnie pamiętacie z Rhythmics RSL. Była to jedna z moich ulubionych imprez, jakie miałem możliwość komentowania. I ci sami organizują. Są ludzie od Starladera, Alex. Alexa możecie kupić go jako powiat ten... głos w grze. Wcale bym się nie pomniał, gdyby też mi się udało mieć jako głos w grze, no ale jednak. Raczej mało już to prawdopodobne aktualnie, ale może kiedyś. I dziękujemy za setkę bitsów, Paul. Nie wiem, dlaczego to nie wyskoczyło, setka bitsów. Powiadomienie o tym powinno było wyskoczyć. Popsuli wszystko, łobuzy. Łobuzy jedne. Dziwne. Ale teraz właśnie Utermal i Elazer. W sumie to może dobrze, podczas gry nie wyskakują takie rzeczy. Mamy speed na lingach. Teraz tak się zastanawiam też, jak będziemy Nib grał na manę, to wtedy jest takie pytanie, czy Nib będzie grał normalnie? W sumie Nib może zagrać jakiś podstawowy build. Anusz Widelec wyjdzie albo nie wyjdzie. Kto wie, dobra. Roach Warren postawiony u Polaka. Lingi z przodu pilnują, żeby tej przyjm się nie bił do środka. Trzecia baza już jest ustawiona. Raczej czy będzie jakaś mocna agresja? No, zaraz zobaczymy. To jest ważne, żeby był ten speed na lingach, żeby była opcja złapania scouta. W międzyczasie... w międzyczasie zobaczmy... co się dzieje, jest spakowane Medivac. Zapakowane do pełna, szóstka Marinesów, jedna mina. Drop pod bazę, no. No dobra, Delazer. Mam nadzieję, że Delazer pamięta o tej minie. Owek zabity na razie, nic raczej wielkiego złego się tu nie stanie. Ja pamiętam, że swego czasu właśnie Internal bardzo lubił grać jakieś... pusze z pojedynczymi minami. Co w ogóle oznacza skrót CIS? Commonwealth of Independent States. Czyli wspólnota niepodległych państw. Tak to się nazywa. A że niepodległych, no to wiadomo, że pod zarządem powierniczym kondominium polsko, przepraszam, niemiecko-rosyjskiego. Znowu drop. Na szczęście Steama jeszcze nie ma, co nie zmienia jednak faktu, że to będzie trochę upierdliwe. Miałem nadzieję, że tą mina aktywuje gdzieś w okolicach jednostek przeciwnika. Mina jednak aktywowana. To jest upierdliwe. Tych lingów zbyt wielu nie zobaczymy. To jest niby niewiele, ale to jest jednak denerwujące. Ubije to powinien... ej, no, weź to ubi. A w międzyczasie jest Roach Ravager push do środka. Tak się właśnie zastanawiałem, gdzie jest ta siódemka Roachu, która gdzieś tutaj była przed chwilą otworzona. SFV-ka zabita, będzie za chwileczkę otwarte też przejście. Pamiętajmy, że tutaj mocno obrywa. I powiem wam tyle, wjazd Polaka do środka powinien być bardzo niebezpieczny, biorąc pod uwagę, że jest 58 armii do 10. Tak, to jest po prostu Wildorderman. GG. Lecimy z tą grą. Po stronie prawej mamy Elazera, po stronie lewej natomiast mamy Utermala i Utermal... ostatnio coraz częściej teranie dochodzą do wniosku... teranie nie wiedzą już, gdzie stawiać proxy Raxów, więc stawiają je na środku.
Uj, urwa, kamieni, kupa, stawiamy na środku, co tam jakieś strategie i tak dalej. Cztery dronki ściągnięte, każda SCV-ka będzie na wagę złota. Zabita teraz, tym bardziej, że Polak zaczął ekspansję, jedna SCV-ka złapana, gdyby dał radę tutaj zablokować, to jeszcze jakoś mocniej, drugą złapał, świetnie. Jak zabije trzecią, to jest posprzątane tak po całej linii, zabije trzecią, goni trzecią, dobrze, goń przeciwnika, ale tutaj widzę, kolejne SCV-ki są ściągane, dlatego część jednostek zostawił, no, niestety, dawaj tego Marinesa, dawaj go zabij, kill that Marines, pamiętajcie, że Polak rozpoczął ekspansję, dlatego tak próbuje teraz lać. Kolejny raz zablokowany. Nie, no, coś wspaniałego. SCV-ki giną. Polak coś stracił. Jedną dronkę za 3 SCV-ki i Marinesa. Owszem, bunkry skończą się robić, ale zauważcie, tutaj nie ma za bardzo armii, która powinna gdzieś być. To jest jedna z zabawniejszych rzeczy. Tutaj bunkrów też za bardzo nie zobaczymy. Naprawdę będzie to trzymał z przodu? Tak, trzyma na razie. Czterlingi. I teraz tak, może jakiś spine z przodu. To jest fajna sytuacja, bo jak przeciwnik spróbuje wyjechać, to od razu można go dogonić. Chociaż nie wiem, czy warto było walczyć tutaj. Oj, szkoda Overlorda w takim momencie. Przeganianie SCV-ki, albo też próba zniszczenia. Queen by się przydał, Spine by się przydał. No, jeszcze jednego Queena nie ma. Jest ten Spine. To jest trochę upierdliwe. Pamiętajmy, że Polak ma większą ilość harvesterów. Bunkier postawiony w takim miejscu, że no nie dostanie się do niego. Piątka na razie tych. Więc spróbuję powalczyć. No, nie jest pewny. Za dużo Marinesów się pojawia. Jest Queen, świetnie. Jest Queen i już będzie, no będzie bezpiecznie, jak jest Queen. Zawsze to jest atak na odległość, no nawet jeżeli linki będą walczyły, no to... O Jezu, nie strać ty tego! Dronki ściągane. Oczywiście będzie ten moment, kiedy będzie bardzo niebezpiecznie, kiedy będzie przesadzany ten Spine, ale na to chyba energia będzie potrzebna. Tak też jest, dobra, trochę jednostek jednak wpadło, jest Spine przesadzany, teraz cofaj. Kuźwa, jego mać, teran jeden! Imba! Well, that's Imba. Chyba ciut za długo Polak tam stał z przodu, tak myślę. Oczywiście, nie zapominajmy o tym, że tutaj było otwarcie ideo. O, jest bunkier kolejny. Szkoda tego, może Spine byłoby lepiej już nie ruszać w takim wypadku. No dobrze, o, Artur się pojawił, dzień dobry Artur, bo ekspa będzie zniszczona, spróbuję obronić. Dwa Queeny są, tą SCV-kę może byłoby fajnie snajpować, żeby nie było kolejnego bunkra. SCV-kę snajpuj! Zesnajpował, kolejny bunkier się nie pojawi na miejscu. Ale obawiam się, że ekspa zostanie zesnajpowana za chwilę, jakieś transfuzje tutaj, nie tym razem, znowu lingi ściągnięte do walki. A jest transfuzju, poleciała jedna, no coś tutaj wybronił, na Marinesy się ledwo trzymają, ale wybronił. GG, 1-1. Rozpoczynamy mapę numer 3. Tak blisko, tak daleko. Czasami, no niestety, tak już jest. Myślimy, że wygrywamy, że jest dobrze, że wygramy, że będziemy szczęśliwi, bo zeskautowaliśmy. Jeżeli mógłbym się do czegokolwiek tam u Polaka przyczepić, to wydaje mi się, że niepotrzebnie później jeszcze gryzł te... niepotrzebnie atakował cały czas budynki, raksy. No, a propos raksów, widzę, jedne są stawiane. Polak je zobaczy? Tak, zauważy jak najbardziej. Znowu trzy raks, po raz kolejny, niestety. Polak znowu rozpoczyna ekspansję. Thermal jest jednym z tych, który lubi trzy raksować. Ogólnie jest... Nie powiedziałbym, że im, ale lubi trzy raksy. I tyle. No niestety, najgorsze otwarcie, jakie może być u Elazera aktualnie. Teraz ściągnięcie jednostek na dół nic mu nie pomoże. Bo już tu nie da rady nic zablokować. I widzi. No to trzeba uciekać gdzieś na górę. Tu jest fajna miejscówka. Tu można się schować, będzie widział, kiedy armia wychodzi. Będzie wiedział, coś się cofa. Zobaczył, ile tego jest, 3 sztuki, no i trochę nieprzyjemnie, gaz wydobywa, ale to leciutko. No i teraz będzie chodziło o to, aby dronki przechwyciły SCV-ki. Niestety mamy pojedynczego Marinesa, który będzie tutaj problemem, bo
trochę tych obrażeń będzie zadawał. Kolejne SF-ki są ściągane. Bunker Seveny na dole. To jest jeszcze pół biedy, byle tej u góry nigdzie ten bunker się nie pojawił, bo wtedy będzie czuć więcej problemów. A próba złapania, nie najgorsze mikro, jeżeli chodzi o polskiego gracza. No i czekamy. Ósemka Lingów, Spine postawione. No niestety, znalazł miejsce na ten cholerny bunker i to będzie niebezpieczne. I obawiam się, że Polak tego bunkra nie zablokuje. Widzimy, że Spine będzie za chwilę atakowany Lingami. Jeszcze tego Spine'a nie zaatakował. Chciał go postawić w takim miejscu. Teraz jest zabawa. Dobra, rusza wszystkim, co ma. Idealnie ten Spine to się skończy, do cholery jasnej, bo to jak się nie skończy, dopiero będzie przypał. I niech ten bunkier się nie skończy! Dobra, cofnięcie teraz, jakaś ewakuacja, miejmy nadzieję. No i jest Spine, chociaż pamiętajmy o tym, że on mocno oberwał. Jednego tam złapał przy okazji. No parę jednostek oberwało, Polak musi jednak przestawia sobie, jest Spine, jest Queen. To jest bardzo fajne, ale tu pamiętajmy, że cały czas armia będzie tworzona, do tego wszystkiego jest Orbital, więc wydobycie terana będzie bardzo upierdliwe wręcz, bym powiedział. Jeszcze bliżej stawia, żeby jak tylko będzie w zasięgu, żeby od razu atakować. Energia na transfuzję już jest, więc będzie można uleczyć Spine'a. No i parę dro... Jeszcze przestawia. Armia tworzona na dole. Nie, no to chyba nie ma opcji, żeby zaatakował. A jednak jest. No to fajnie. Top 3 dni, a nie 30 dni? No i mamy ściągnięte SCV-ki, creep rozprzestrzeniający jest całkowicie niepotrzebny, dronki rzucamy do boju! Zeram! 2 do 1, przepraszam najmocniej. Granie tych proxy powinno być karane, nie wiem czym, proxy po raz trzeci. No te, wiecie co... Ja bym tego nie nazwał proxy. Moim zdaniem to już jest standardowe budowanie, to już jest standard terana. To nie jest żadna, to jest standardowa gra, że podjeżdża pod bazę przeciwnika i tam pierdyknie. Błagam cię, Elazer. Zacznij od pula tym razem, to jest Uthermal. Nie zacznij od ekspansji, chociaż tym razem jest lepiej Overlord ustawiony. Ten pierwszy owek zeskautuje przeciwnika. Cholera, może go nie zobaczyć. Nie żartuję, może go nie zobaczyć teraz. I Trzyrax po raz kolejny. Fuck! Może zobaczy SCV-kę! Nie. No! Nie, 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 nie! Nie! No po prostu... Jest! Uff! Dobra. Widzi! I znowu dronki ściągane, tym razem bez gazu i dobrze. Pulik postawiony. Było blisko. No cóż, zobaczyć to zobaczył, ale teraz zaczyna się zabawa z próbą zagryzienia tego wszystkiego. Oczywiście tu było, to byłoby dobre miejsce, gdyby dał radę w tym tutaj gdzieś złapać SCV-kę, chociaż jedną. No gryź go, gryź, dobrze, jedną zagryzł, drugą zagryzł, trzy, dobra, zagryzł trzy. Na kolejne są ściągane i teraz wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj oczywiście walczyć. Cofamy się grzecznie, szybciutko Spine'a, Lingi, zanim kolejne reakcje się zrobią, zanim SCV-ki przejadą z dołu, chwilę czasu ma moment, żeby się przygotować, nie stracił zbyt dużo wydobycia, 19 harvesterów do 13, jest, no jest okej, czy nie jest okej, szóstka Lingów, Spine jest, trójka Marinesów na razie się zbiera, no tutaj bunkier gdzieś dalej postawiony, to proszę bardzo, niech będzie, dwa Queeny, dziesiątka Lingów, No bezpiecznie tutaj laser gra, nie chce podejmować zbyt dużego ryzyka. Dobra, żeby Spine przeżył. Spine tak troszeczkę na przodzie. Niewiele, ale tak, żeby bunker mógł być złapany. No i dobra, próbuję teraz przechwycić. Ajajaj, niewiele zabrakło. Teraz fajnie jednostki na tym skowane, SCV-ka zabita. Świetnie, Queen jest, Spine'a byłoby dobrze przerzucić teraz na przód, jednego chociażby. I cały czas Queeny w produkcji, no i to jest prawidłowe. Im więcej Queenów, tym lepiej. Jeszcze jeden Spine jest dorzucony. Tutaj, tu powinien też zobaczyć, jeżeli SCV-ki będą ściągane. No, bunker ciut za daleko. I jaka odpowiedź u Thermala. Kolejne supply depot, gazu nie mamy, cały czas produkcja Marinesów.
Polak też oczywiście nie może przesadzić z ilością armii. Trochę SFA-ek będzie potrzebował, trochę dronek będzie potrzebował. Aha. Próbuję. W sumie to by wyrobił się jakby przy... Dałby radę bokiem. Dałby radę bokiem i byłoby świetnie, bo by przechwycił te SFA-ki, które właśnie teraz jadą. No i jeszcze jeden spine gdzieś jest stawiany? Nie. Tak, jeszcze jeden. Będą trzy spiny. Więc świetnie, próba podejścia teraz dołem, ubicie każdego spajna, no to byłoby na wagę złota dla Jutermala. Zaopatrzenie armii jest dosyć podobne, dwa spajny, trzeci będzie gotowy za pewien czas. Queeny z transfuzjami, lingi są, cztery queeny są. Pozbywa się bunkrów, no i będzie rzucał się do ataku zaraz. Polak widzi, że pozbył się bunkrów, nie wie tego. SCV-ki zaraz będą z przodu. No i lecimy z tą zabawą, 21 punktów armii do 20. Pamiętać o transfuzjach, w takim wypadku jedna poleciała, spine z tyłu, jeszcze świetnie. Druga transfuzja poleciała, wspaniale, będziemy mieli trzecią transfuzję, oczywiście, że tak, jest czwarte, SCV-ki za chwilę z przodu popadają. No i zostały cztery queeny, tego wszystkiego 12 linków produkcji, jeszcze jeden queen ma się pojawić. No nie ma opcji chyba, żeby teraz Jutermal to wygrał. Cokolwiek do mnie podejdzie, spine to będą przechwytywały, queeny mogą już rzucić, nawet dronki gdyby chciały, to mogą się rzucić. Jutermal jest na jednej SCV-ce, to jest trochę mało. Piękna obrona, 10 na 10. Powiedzmy, GG 2 do 2. Proszę Państwa, mamy więc 2 do 2. Wołać milicję! Porwali Jutermala! Przekazuję nam informację, że coś jest nie tak. A przekazuję nam informację, że coś jest nie tak, bo zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Otóż... Czy mecze przed Blizzconem też będą? Też jakieś będą. Otóż zaczął stawiać Raxy. Jak już mówiłem, ja będę komentował Blizzcon, będę komentował również Open Week Blizzconowy. Te dwie rzeczy będą u mnie na streamie jak najbardziej. Z tego co wiem, będą tylko dwa streamy polskie. I pierwszy Reaper już się pojawia. No niewiarygodne, że takie jest otwarcie. No coś tam zobaczył, że jakaś SCV-ka jest, ale to pewnie jakieś bezpieczne skautowanie. Dobra. Raxy czekają. Command Center jest. Pierwszy Reaper się pojawia. No i proszę Państwa, czyżbyśmy mieli mieć coś, co będzie przypominało grę makro? Czyżby to będzie coś, co będzie trwało więcej niż 10 minut? Niewiarygodne, niewiarygodne. No ale może jednak. Kto wie? Lecimy z tym. Pierwszy Reaper już się pojawia. Okej. Czy mówi, żebym dał kulki? Nie mogę kulek dawać, kiedy jest opóźnienie, bo to wtedy będzie całkowicie bez sensu z tymi kulkami. Wyścig się już dawno skończył, nawet nie będzie o tym wiedzieli. Będę tak czekał, aż się ktoś pojawi. Kulki, jak nie będzie delayu. W ogóle będzie 6 godzin kulek, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Tak myślę. Okej. Speed na lingach jest, queeny podostawiane. Aktualny wynik 2 do 2, jakby ktoś nie zauważył, zawsze tutaj na dole szukamy, więc remisy są. Speed na lingach, dobra. Scouting. No i teraz tak się zastanawiam, jak to będzie wyglądało dalej. Bo do tej pory mieliśmy jedną grę, która powiedzmy przypominała makro, ale tak naprawdę laser wbił się roachami w Jutermala i nic z Jutermala nie pozostało. I nic. O, jest program Blizzconowy, tak? Ktoś tutaj coś zarzucił. A nie, to jest program Blizzconowy, to standard. 2 listopada się zaczyna, już w czwartek, 25 zaczyna w czwartek? Nie, w piątek, czekajcie, kiedy jest StarCraft? Dajcie mi tego StarCrafta, ten Open Week StarCraftowy. Widzę, że godzin jeszcze nie podali, ale ma być. Tyle wiemy tylko. A na poniedziałek będzie. Dobra, pierwsze jednostki zagryzione.
Widzę z tyłu armory, więc jakiś push z helbatami najprawdopodobniej się pojawi. Do tego Steam, jakiś pojedynczy dwa mediwaki, trochę helbatów za 4 sztuki, powiedzmy sobie. Tu będą dobrze wyglądały 4-6. Jest 4. Czy będzie 6? Trochę dużo. Będzie 6. Okej. Okay. 6 może być. Steam niedługo będzie gotowy. Czy Polak jest gotowy? Na razie tylko Lingi. Pisuję do obrony. Sporowa ilość kinów. To będzie bardzo fajne, ale... No właśnie boję się, bo takie pusze wchodzą czasami. Jeszcze SV-ki są ściągane. Pięknie! Widzi wszystko. Zobaczył Polak wszystko, wie co się dzieje i teraz co? Spajny z tyłu poustawia, odpuści sobie ekspansję albo coś w tym stylu, no bo nie ma sensu jej tutaj bronić. Tak naprawdę wbił się, jakieś same SV-ki oberwały, przez chwileczkę walczy. 12 lingów, 24 lingi, przepraszam, jakie 12. No i to już jest pewne, że ta ekspansja u góry nie ma prawa się utrzymać, ale ona, on nawet nie będzie atakował. Piękny atak od tyłu, żeby dorwać się do Marinesów! Świetnie, trochę Marinesów oberwał i teraz cokolwiek od dołu będzie chciał podjechać, to Elazer od razu go łapie. W tym czasie po lewej stronie Queeny walczą z Helbatami i całą resztą, więc te wszystkie lingi na dole oberwały. Jutermal ma większą armię, Polak się jednak dalej nie poddaje. Pamiętajmy, że SV tutaj podał, Polak będzie musiał za chwileczkę swoje też ściągnąć, ale na szczęście ma te spajny, kupował sobie czas z przodu, żeby spajny były gotowe. Jeszcze trochę jednak trzeba poczekać. Minów jest mało, 10 lingów w drodze, to też jest jednak ciut mało. Są spajne, więc teraz jest nadzieja na cofnięcie tej agresji, ale pamiętajmy, expo u góry, ona zostanie zniszczona. Tutaj Polak powinien zebrać już te dronki i spierdzielać jak najszybciej się da. I teraz bardzo fajnie, bo rozciągnął jakby przeciwnika. Jeżeli dałby radę zniszczyć wszystkie helbaty, wtedy linki mogłyby ruszyć do boju. No na razie nie ma co walczyć z lingami, z helbatami, z marnicami. To co innego, Steam oczywiście jest gotowy. Kombat, czyli za chwilę zaskoczy. U Polaka wróciłem do obrony, jeszcze niestety nie ma. Spine przez chwilę poszło transfuzję, poleciały. No Spine trochę pomógł, ale nie wiem czy nie jest za mało. Są kolejne dwa Spine z tyłu, pamiętajmy. Ekspansja dalej się trzyma, jeszcze trochę dronek również żyje. Ma jednego mediwaka, który nie ma na tyle energii, żeby leczyć tego to wszystko. Więc cokolwiek nowe podejdzie, będzie obrywało. Dronki gdzieś tutaj boczkiem uciekły, są pochowane. Pamiętajmy, że tutaj leciał... No w sumie widzę, że jest trzecia próba postawienia trzeciej bazy. Cały czas agresja się zbliża, już są jednak banelingi. Tyle są tworzone banelingi, tylko boję się, że Jutron mógłby je teraz z lekka rozwalić za chwileczkę. Może z jeden chociaż się wykluje? Kurde, jeden! I tak mało jest, ale Prusjen do obrony zaskoczyło. Słuchajcie, Polak się wybronił. Było na styk, ale się wybronił. Ten jeden Bailing, nie wiem czy przychylił szale zwycięstwa, ale na 100% pomógł. No tędy nie ma co się oczywiście wbijać. Prusjen do ataku dla Lingów w tworzone czwartą bazę. Polski gracz sobie zakłada, poskautował z lekka. Trzeciej jeszcze na dole nie widzi, ale trzecia ogólnie jest stawiana. Tu ją zobaczył, więc jest zadowolony. Czy Seral poddał mecz z Nibem? Powiem szczerze, że mam wrażenie, że zamiast Serala mógł tam, mogła grać jego mama, tata, wujek, brata, brat, ciocia i tak dalej, bo to nie wyglądało jak Seral, tyle bym powiedział. Brakowało tego czegoś. Moim zdaniem Seral po prostu sobie troszeczkę odpuścił ten turniej, żeby była jak najmniejsza ilość jego replayów dostępnych, takich najnowszych replayów dostępnych. Gdziekolwiek. Raz, dwa, trzy, cztery bazy do trzy, dwóch, okej. Okay. Zobaczmy liberatory, ale na liberatory spokojnie Polak ma aż 9 queenów, to nie jest problem. Baneling Nest, niestety nie widzę, żeby tam speed na tych banelingach się robił. No i teraz dobrze porozstawiać lingi, rozprzestrzenić creep i widzieć co się tutaj będzie działo. Przejdziemy do gry makro, przy czym Polak powinien mieć no jednak przewagę. Pamiętajmy, pusta, późna trzecia baza, upgrade 1-1 opóźnione u Jutermala. Czwartą już sobie polski gracz przejął. Na razie mamy opcję czyszczenia creepu. Tylko czyszczenia creepu, tutaj nic więcej nie ma. Ale tutaj powiem szczerze, taka dobra miotła była, że tak to wszystko poczyścił. Ale od czego są queeny? Snod kiedyś mówił, że nie ma co się rzucać zbyt mocno z obroną tego creepu. Czasami po prostu lepiej jest podejść queenem i postawić właśnie te parę creep tumorów. Nic złego się nie stanie. To Teran traci w takim wypadku minerały ze skanu. Minerały, które mogły być mułami. Energia, która mogły być mułami. Stąd byłby minerał. Tak. Dobra, na razie fajna kontrola naszego gracza. Tak jak patrzę na te upgrade'y, 2-2 rozpoczęte, speed na banelingach, infestation pit dostawione. Trochę pachnie mi tutaj tym buildem, który ostatnio dosyć często grywa Elazer, czyli gramy masylingi.
calusieńką prawie grę. Dochodzimy do 3-3, do tego wszystkiego. Śliczny kryptumor. To jest gaz? Chyba nie, do 3-3 upgrade dla lingów. Po prostu wymaksowujemy lingi i później co najwyżej podwójny spire z upgrade'ami 1-1 dla latających. I koruptory, i Lingbane koruptor tak pięknie lata. Dobrze, spor zaraz będzie gotowy. Jedna drona zabita, więc bez tragedii. Chciałem zauważyć, że jednak na dole też było to rozstawione. No tutaj ciut więcej jednostek zostało zabitych. Ale 5 dronek za 2 liberatory, mi się to ogólnie podoba. Polak nie zapomina o tym, co musi robić. Upgrade 2-2 ma w połowie już gotowe. Przeciwnik lekko z nimi laguje. Na pewno byłoby fajnie, gdyby tych 2-2 doczekał. Tylko teraz tak, są miny. No, się będzie dużo złego działo. Oj, te Bane trochę... Ale Bane'y pięknie się wturlały! Myślą chyba Juternal, że Bane'lingi popadają na tych minach, a tu proszę bardzo. Bane'y się niczym nie przejmowały, Bane'y miały rzecz do zrobienia, Bane'y zrobiły swoją rzecz. Bane'om się nie po... No, Bane'y się nie obchodziły. Nie obchodziły jakieś tam miny. I teraz tak. Pojedyncza mina. No tutaj Lingi akurat aktywują tą minę. Byłoby fajnie, gdyby dobrał radę wbiec do środka. No nie do końca. No przynajmniej da radę kamień rozwalić. O, ładnie. Okej, te wturlnięcie się jednak nic wielkiego nie powinno zrobić. Ale jest spoko. Zobaczmy straty. No niestety większą Polaka wydobyciem powinno być większe z tego, co widzę. Bane koruptor tutaj ktoś, koruptor będzie, zaraz zobaczymy. Ktoś nie przypinował tej góry, miny ładnie powybuchało, ale Polak jeszcze tymi pinami naprzód, żeby pozbyć się liberatora. Pamiętajmy, Polak ma już przewagę w upgrade'ach, to jest 2-2 kontra 1-1. Upgrade dla mecha, ogólnie dla... ładnie zasnajpował jeden liberatora. No i jest ten... znowu próbuje podejść, przy okazji Bane'y na dole. Rozbiły się trochę. Jest dużo min, byłoby fajnie je oczywiście zniszczyć jakoś. No, zakopane miny. Plus 3 do ataku i do obrony. I znowu Polak ma wcześniej swoje upgrade'y, co jest bardzo ważne. Zaopatrzenie armii lekko na korzyść Intermala, ale kolejna porcja upgrade'ów już jest. Parę Bane'ów by się tu przydało, byłby idealny moment, żeby się dostać. Jeden link wysłany naprzód, żeby aktywować minę, nie było miny. Zobaczymy, czy tam są Bane'y, ale to może za chwilkę. Tak, parę Bane'ów jest, jak najbardziej próbuję odwrócić uwagę, przynika na dole. Miny wybuchały, nie byłoby fajnie, gdyby te Bane'y coś zrobiły. Chociażby te miny poniszczyły. Miny ściągane naprzód, żeby... A co tutaj na dole? Bane'y się turlają, wturlały się do środka. I teraz pytanie, czy on zauważy... Dobra, no wturlały się, ale tak naprawdę nic nie zrobiły. Chociaż zniszczy mu reaktor, tyle dobrego. Runway prawą stroną trzeba uważać jednak na dobrze porozstawiane miny, które czyszczą go tutaj i to tak znacząco czyszczą te runwaye lingami. Zobaczmy, Spire nie widzę. 3-3, zakolejkowane. Juterm już w połowie gotowe. Juterman na razie na tym swoim 2-2 jedzie. Juterman na 3, badach Polak na 5. Znowu wysyła linki, znowu wysyła Bane'y. To jest piękne, te połączenia są piękne. To mi się strasznie podoba. Pamiętajcie, Bane'y, connecting people. Jedna z wspanialszych rzeczy, którą może się dzieje. Tak jak te Bane'y lecą, to miny padają. Tylko Polak ma jeden problem. Ma niezbyt dużo tej armii. Próbuje jednak zatrzymywać gdzieś przeciwnika. I to mu wychodzi. To nie jest do... trzeba by wyciąć ten siekierę, wyciąć i na kostki lodu byłoby w sam raz. Pierwsza klasa. No i dobrze. Jeszcze troszeczkę do tego 3-3. Więcej Polak wytrzyma wtedy i będzie ciut więcej obrażeń zadawał. Pamiętajcie, że na dole jest też sporawy oddział. Te liberatory są ładnie snajpowane. Zobaczmy, co się na dole czeka. Lingi, Bane'lingi są. Wjazd do środka, prostowego próbuje. Juthermal tu się chyba poblokował jakoś, żeby było zabawniej. Część armii postanowiło powrócić do domu. Znowu blokowanie wydobycia. Po raz kolejny. W mainie, jak widać, już jest maksymalna pustka, bo jest próba przerzucenia jednostek. I teraz w sumie, gdyby tak pozakopywać gdzieś Bane'lingi. Tutaj jest zakopany pojedynczy link. Świetnie, linki teraz podają.
Atak aktualnie z dwóch stron. Pamiętałem, że Polaka jest 3-3 i korzysta z sytuacji. On się nie musi bronić. On teraz może właśnie próbować atakować. 12 harvesterów zagrożonych. Wszystko u góry podziałał. I jeszcze wpada do maina. Czy to będzie... Nie, do naturala. Do maina myślałem, że teraz 21 harvesterów padło. Polak, większa armia. Widzę, pierwszy spire już jest postawione. Upgrade. No, linki są wymaksowane. Na tych linkach już nic więcej się nie da zrobić. Co najwyżej można pomalować jeszcze jakoś biało-czerwone barwy. I to może by wystarczyło. Bane, dużo Bane'ów, turnięte prosto w stronę Jutermala, za dużo Bane'ów, GG 3-1, wygrywa polski gracz, coś wspaniałego, coś cudownego, Elazer w finale The Ultimate Series będzie grał albo na Manę, albo na Niba, w każdym razie następne dwie gry będą już z Polakami. A osoby, które są na YouTubie, witam was serdecznie jeszcze raz, a raczej żegnam. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał i ustawić dzwoneczki, zostawić komentarz, bla, bla, bla. I te wszystkie podstawowe rzeczy. Jak wy to robicie, to mi się potem chce bardziej wrzucać filmy kolejne, jak widzę, że ma sens. Na razie. Cześć.